TVP słynie z wielu rzeczy. Jedną z nich są tak zwani przypadkowi przechodnie. Uczestnicy sąd ulicznych czy reportaży, którzy wydawałoby się, że dziennikarzom TVP spadli wręcz z nieba. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zestawienie 10 najbardziej przypadkowych przechodniów w telewizji polskiej. I żeby nie było, że tylko TVP, podobny odcinek chciałbym zrobić o TVN. W końcu, jak niektórzy twierdzą, obie stacje niczym się nie różnią. Dlatego podawajcie swoje propozycje podejrzanie przypadkowych przechodniów w TVN w komentarzach. Jak tylko uzbierze się 10, robię odcinek. Numer 10. W lipcu 2021 roku telewizja TVP3 Białystok realizowała materiał o nowym serwisie Lasów Państwowych Czas w Las. W reportażu pojawiła się m.in. turystka Anna, która na co dzień miała być użytkowniczką tego portalu. Szybko jednak okazało się, że nie jest ona jedynie turystką. Zaledwie tydzień później ta sama kobieta, tym razem w okularach i służbowym stroju, wypowiadała się już jako Anna Poskropko, pracownica Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Po szeregu publikacji na ten temat z redakcjami miał kontaktować się pełnomocnik pracownicy, który wyjaśniał m.in., że pani Anna brała udział w nagraniu na polecenie służbowe i udzielała wypowiedzi w imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. To TVP podpisała ją jako turystka Anna, co po nagonce medialnej poprawiła, oświadczając, że pierwotny materiał był nierzetelny i zawierał błędy dziennikarskie. Okej, skoro tak mówi pełnomocnik, to ja mu wierzę. Tylko trochę gryzie się to z tym, że akurat w tym materiale pani Anna wystąpiła w zwykłej, przewiewnej koszuli, do tego z plecakiem na plecach i bez okularów. Mało tego, jak sama miała skomentować po kontakcie ze strony gazety.pl, cała sytuacja mogła wydawać się trochę dziwna, jednak zamiarem jej występu w materiale było wyrażenie swojej opinii jako osoby prywatnej. To jak w końcu? Jako osoby prywatnej czy na polecenie służbowe? Numer 9. W lipcu 2020 roku w debacie prezydenckiej w Końskich organizowanej przez TVP pytania mieli zadawać zwykli Polacy. Tymczasem według internautów co najmniej 3 uczestników debaty miało mieć powiązania ze Zjednoczoną Prawicą. Jedną z uczestniczek zidentyfikowali jako Katarzynę Serek, która startowała do Rady Powiatu Koneckiego z poparciem PiS. Innego mężczyznę rozpoznano jako działacza Solidarnej Polski, kolejnego uchwycono na zdjęciu z europosłem Patrykiem Jakim. Oczywiście kandydatka PiS stanowczo zaprzeczyła, jakoby była podstawiona i ktokolwiek wpływał na treść jej pytania. Zaznaczyła również, że do studia dostała się bez niczyjej pomocy. Ponownie ja jej wierzę. Nie widzę powodu, dla którego miałaby kłamać, a TVP zamiast przypadkowych mieszkańców zapełniać studio działaczami PiS. Numer 8. Chyba nie ma narodowca, który nie miałby tego mitycznego kolegi geja, który nie byłby za tym całym LGBT. Okazuje się, że wcale nie są to bzdury wyssane z brudnego od wyrywania kostki brukowej palca. W lipcu 2020 roku na geja nie popierającego innych gejów całkowicie przypadkowo natrafiła dziennikarka TVP Info. Ubrany w chyba najbardziej kolorowe ciuchy, jakie znaleziono w studiu Jakiej to Melodii mężczyzna, stwierdził, że nie tylko nie popiera LGBT, ale wręcz czuje się zażenowany działaniami tej organizacji. Jak pytał, po co nam to, po co nam ten rozgłos, po co nam ten cały cyrk. Tak, i to by wyjaśniało tę jego piękną cyrkową stylizację. Swoją drogą kolega bardzo przypomina mi Ruska, którego niegdyś poznałem na Work and Travel. I wiecie co? Też był gejem, który nie popierał LGBT. Brzydziły go parady równości, był przeciwny małżeństwom tej samej płci. Mało tego, miał nawet żonę i 2 dzieci i mówił o sobie, że jest hetero. Tak było, nie zmyślam. Numer 7. Ale gej nie popierający innych gejów to tylko kropla w morzu niesamowitych przypadków, które zachodzą w TVP. Zaledwie 2 miesiące wcześniej portal TVP Info miał przyjemność rozmawiać z niejakim panem Sabiną, tymczasową transseksualną asystentką Grzegorza Brauna. Nieprawdopodobne, a jednak. Tydzień później pana Sabinę kamerom TVP udało złapać się raz jeszcze. Tym razem wychwalała ona Rafała Trzaskowskiego jako bardzo dobrego kandydata na prezydenta. Pan Sabina już wie, na kogo odda głos. Napisało w ogóle nie szyderczo TVP Info na swoim Twitterze. Numer 6. W grudniu zeszłego roku w wielu polskich miastach panowały fatalne warunki pogodowe. Mocne opady i minusowe temperatury sprawiły, że Warszawa zamieniła się w jedno wielkie lodowisko. Redakcja TVP Info, chcąc pokazać, jak bardzo Rafał Trzaskowski nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, już z samego rana wysłała swojego reportera na ulicę. Dosłownie kilka sekund po wypowiedzeniu przez niego słów, że jest ciężko i trzeba patrzeć pod nogi, w kadrze całkowitym przypadkiem pojawił się przechodzień, który dosłownie jak na życzenie wywrócił się na śliskim, nieposypanym przez samego Trzaskowskiego solą chodniku. Przyznajcie, cały upadek wyglądał bardzo naturalnie i zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak wiele osób zarzucało wtedy TVP inscenizację. Numer 5. Pewien czas temu w wiadomościach TVP miał miejsce materiał na temat ulicznego protestu przeciwko TVP. W ulicznym sądzie pojawił się m.in. Krzysztof Rydzelewski. Przypadkowy przechodzień, podpisany jako przeciwnik pikiet zakłócających spokój w centrum stolicy, który według TVP zażenowany pikietom podszedł do nich sam. Zdaniem mężczyzny, hasła protestujących, jakoby TVP ługało, w ogóle nie mają sensu i racji bytu i że tylko policję trzeba opłacać na
coś takiego. I nie powiedział tego byle normik. Jak wychwycili internauci, mężczyzna to wschodzący telewizyjny autorytet. Amatorski aktor, który na swoim koncie ma już rolę w takich produkcjach jak Smoleńsk, Na wspólnej, Plebania, Hotel 52, Barwy Szczęścia czy Kryminalni, w których grał potężnego faceta. Brał także udział w takich programach jak Szansa na sukces, Mam talent, Must be the music czy Magia na gości, gdzie jako Ksawery szukał partnera. A teraz najlepsze. W rozmowie z Plejadą sam mężczyzna miał przyznać, że występ w TVP był tylko zleceniem od agencji. Miał on przejść ulicą i dziennikarzowi, który do niego podejdzie, odpowiedzieć z góry ustaloną, wyuczoną kwestią. Reporter TVP szybko jednak przemówił mu do rozsądku. W wywiadzie dla Press Serwisu stanowczo zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek korzystał z usług płatnych rozmówców do swoich reportaży i zagroził, żeby nie rozpowszechniać kłamstw, w przeciwnym razie spotkamy się w sądzie. Jeszcze tego samego dnia nasz przypadkowy przechodzień opublikował na swoim Facebooku sprostowanie, że jednak nigdy nie pracował dla Telewizji Polskiej. Sytuacja, w jakiej się znalazłem, to był przypadek. Przechodziłem, zobaczyłem tłum ludzi i zapytałem się, o co chodzi. Wtedy podszedł dziennikarz TVP i zapytał, czy chce się wypowiedzieć. Nie jestem żadnym wynajętym aktorem, wszystkie brednie, jakie są na mój temat powielane, to bzdura. No i wszystko jasne. To oczywiste, że rację ma dziennikarz Telewizji Polskiej, który straszy sądem, a amatorski aktor tym razem wcale nie był aktorem. On tylko przechodził, zobaczył tłum ludzi i zapytał się, o co chodzi. A to, że przy okazji jednej z protestujących kobiet chciał wyrwać telefon, to już inna sprawa. Przecież to właśnie robią aktorzy, kiedy ludzie robią im zdjęcia, prawda? Wyrywają im telefony. Dodajmy, że sonda została przeprowadzona przez tego samego reportera, który podczas czerwcowego marszu Tuska w Warszawie zdjął kostkę TVP z mikrofonu, a sierpniowego wiecu Tuska w Legionowie został opluty i przez cały dzień nie umył okularów, aby wieczorem pokazać je na antenie TVP Info, więc absolutnie mamy tu do czynienia ze 100% rzetelnością. Numer 4. W maju tego roku media rozpisywały się o cudzie w TVP. Przypadkowy klient stacji benzynowej Orlen, który 6 stycznia krytykował opozycję przy okazji dyskusji na temat cen paliw, zaledwie 3 miesiące później, bo 29 kwietnia, w TVP pojawił się ponownie, tym razem jako ekspert w temacie budowy portu w Elblągu, krytykując prezydenta miasta, że nie umie rządzić, więc rząd musi temu pomóc. Jak zwykle, nie sądzę, aby była to ustawka. Po prostu, jak to mówią, świat jest mały, a przy rozmiarze TVP, przypomnijmy, 2 miliardy rocznie, jest nawet jeszcze mniejszy. Numer 3. W czerwcu 2020 roku Wiadomości TVP wyemitowały materiał wychwalający styl pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Na temat kreacji żony prezydenta wypowiadał się m.in. amerykański projektant mody Christian Paul, twierdząc, że podobnie jak Melania Trump, Agata Duda wyróżnia się na arenie międzynarodowej charakterem i oryginalnym stylem. Problem w tym, że o tym amerykańskim projektancie mody nie słyszeli nawet modowi dziennikarze. Jego profile na Twitterze, YouTubie czy Instagramie pojawiły się dopiero dzień od publikacji materiału w Wiadomościach. Najwidoczniej Christian Paul był dotąd bardzo niszowym projektantem, o którym słyszeli tylko dziennikarze TVP. Hello Poland, Christian Paul Designs here, creative director, designer at Mika May. There's some speculations that I'm not real, but I hope this clears it up. No a zarzuty ze strony internautów, jak może myśleć, że ludzie uwierzą mu, że jest amerykańskim projektantem? Amerykański projektant odpowiadał, lol, uwierzcie mi, prawda wyjdzie na jaw. Od czasu tego story minęły już ponad 3 lata. Wspomniana prawda, co prawda, jeszcze nie wyszła, ale za to poznikały wszystkie jego social media. Najwyraźniej amerykański projektant Christian Paul intensywnie pracuje nad swoją nową kolekcją i nie chce, aby żadne Instagramy czy Facebooki go rozpraszały. Ostatni post na jego temat w Google pochodzi z 2021 roku i jest o tym, że warszawskie biuro firmy Giant wita go na pokładzie jako pracownika działu sprzedaży. Co ciekawe, w poście mowa jest, że Christian interesuje się robotyką czy sztuczną inteligencją, ale ani słowa o projektowaniu ubrań. Numer 2. W listopadzie 2019 miał miejsce historyczny moment. Stany Zjednoczone w końcu zniosły wizy dla Polaków. Z tej okazji Wiadomości TVP nagrały materiał i nie uwierzycie, ale dziennikarzom TVP udało się dotrzeć do pierwszego Polaka ever, który bez wizy wybrał się w podróż do USA. Mało tego, towarzyszyli mu już na etapie wypełniania wniosku w systemie ESTA w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jakby niespodzianek było mało, na miejscu bohater Wiadomości został powitany przez słynnego polskiego koszykarza Marcina Gortata. A według dziennikarza Sawickiego, z przylotu pierwszego Polaka bez wizy cieszyli się nawet Amerykanie. Urzędnicy imigracyjni mieli gratulować, wręcz komplementować Polaków, że mogą już latać do nich bez wizy. W materiale niestety zabrakło informacji, że ten
tak zwany pierwszy Polak bez wizy to de facto pracownik TVP, były rzecznik PiS w Łowiczu. Ale spokojnie, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej szybko zdementował fake newsa, jakoby lot pierwszego Polaka bez wizy do USA był ustawką. Redaktor bakalarski przeszedł standardową procedurę ESTA jak każdy podróżny. To super. W takim razie nie mogę się już doczekać, kiedy na lotnisku w Los Angeles powita mnie Marcin Gortat, a urzędnicy imigracyjni będą bić mi brawo. Numer 1. W lutym 2020 liczne zawistne media zarzucały Telewizji Polskiej, że ta podstawiła w swoim materiale fałszywego lekarza, żeby chwalił PiS. Materiał dotyczył Narodowej Strategii Onkologicznej, wychwalano w nim politykę zdrowotną prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Jako dowód na to, że PiS daje znacznie więcej niż dawało PO, zaprezentowano m.in. grafikę, na której słupek wyrażający 6% był dwukrotnie wyższy od słupka 5%. Następnie dobre zmiany w onkologii miał potwierdzać profesor Stanisław Guść, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Problem w tym, że prawdziwy Stanisław Guść, dyrektor centrum, wygląda zgoła inaczej. Oczywiście i w tym przypadku żadne wymyślanie postaci przez TVP nie miało miejsca. Jak wyjaśnił dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej, doszło do niezamierzonego błędu. Po prostu wypowiedź jednego lekarza przypisano do drugiego. Okej, tym rzetelnym, jak francuska miłość, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Wpadnijcie na mojego TikToka, gdzie każdy odcinek dzielę na 10. Możecie łatwo sprawdzić, która pozycja cieszy się największą popularnością. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!